Szanowni Państwo, Rabka Festiwal 2020 już za nami. Tegoroczny festiwal odbył się w innej formule niż zwykle. Było nam z tego powodu przykro, ale teraz okazuje się, że ta sytuacja ma też swoją pozytywną stronę. Otóż możemy Państwu przekazać do wykorzystania całą festiwalową dokumentację, to znaczy relacje z 4 festiwalowych spotkań, które odbyły się na żywo, 25 warsztatów i spotkań dla dzieci oraz 12 prezentacji dla dorosłych. Chciałam pokazać, w jaki sposób można z tego skorzystać, bo wydaje mi się, że nie jedna osoba po to sięgnie i naprawdę warto. Warto sięgnąć samemu, warto najlepiej obejrzeć to razem z dziećmi i potem wykorzystać. To może być świetna inspiracja do wakacyjnych zabaw, ale również na przykład dla nauczycieli, bibliotekarzy może być to inspiracja na praktycznie cały rok. Zaraz pokażę, jak z tego skorzystać. Są dwie możliwości. Te materiały są zarówno na Facebooku, na profilu festiwalu, ale również w nieco wyższej jakości na naszej stronie festiwalowej. Należy wejść na stronę www.rabkafestiwal.pl i gdy już tutaj jesteśmy, nacisnąć kafelek program. Wchodzimy w program festiwalu i tutaj ukazuje nam się wszystko, co w czasie festiwalu w Rabce się działo. Zaczyna się od spotkań na żywo. Były to spotkania z Michałem Rusinkiem, Ewą Czaczkowską i Katarzyną Fus. Tutaj fragmenty książki czytał pan Jerzy Sztur. Pomylony narzeczony, spotkanie z Marcinem Szczygielskim i Maleńkie Królestwo Królewny Aurelki. Spotkanie z Roxaną Jędrzejewską Wróbel. Książkę czytała pani Dorota Segda. Wybieramy sobie dowolne spotkanie. Klikamy przycisk Zobacz i już przenosimy się do Rabki i przez najbliższe 1,5 godziny możemy uczestniczyć w spotkaniu z Marcinem Szczygielskim. O, właśnie tak. Jeżeli chcemy przejść dalej, schodzimy i tutaj mamy wydarzenia w internecie, program dla dzieci, rozpisany na wszystkie 4 festiwalowe dni, a więc jak Państwo widzą, jest tego bardzo dużo. Materiały podzielone są tematycznie, to znaczy pierwszy dzień to są różne oblicza historii, potem są legendy miast i tajemniczych od ludzi, następnie trochę o etnografii i o różnych częściach Polski i na koniec znajdziemy się w kręgu sztuki. O, na przykład wybraliśmy sobie wydarzenie Anna Kaźmierak, sypane, malowane, warsztaty malowania piaskiem. Znowu klikamy w przycisk Zobacz i otwiera nam się filmik z fantastycznymi warsztatami, które zaczynają się o właśnie tak. Niezależnie od programu dla dzieci, który tak naprawdę nadaje się dla wszystkich, ponieważ jak wiadomo, dobra literatura dziecięca, dobre warsztaty dla dzieci, to jest coś, co zaczyna się od pewnego wieku, ale potem to już może oglądać to każdy z pożytkiem dla siebie. Więc oprócz tych spotkań ukierunkowanych na dzieci, jak co rok w Rabce mamy znakomite warsztaty dla dorosłych. Są to takie 20-minutowe prezentacje. Ekspertów prosiliśmy o to, żeby opowiedzieli o tym, co ich w danym momencie najbardziej interesuje. To są sprawy, które są gorące dla ludzi, którzy do nas przyjechali i którzy dla Państwa te prezentacje przygotowali. W związku z tegoroczną tematyką festiwalu, to znaczy tradycja, prosiliśmy, żeby te prezentacje dotyczyły tego, w jaki sposób dzieciom mówić o tradycji, w jaki sposób robić to tak, żeby tradycją naprawdę zainteresować, żeby to nie było odprawianie kolejnych nakazanych zajęć, tylko żeby stała się to wielka, fantastyczna przygoda, która może otworzyć nowe furtki, zmienić życie, otworzyć na nowe sprawy, nowe wydarzenia i w ogóle rozbudzić w młodym człowieku nowe pasje. Jeśli chodzi o spotkania dla dorosłych, dostęp do nich jest dokładnie taki sam jak w przypadku spotkań dla dzieci. To znaczy wchodzimy na sam dół programu, gdzie jest napisane program dla dorosłych 10 lipca, piątek i na tej samej zasadzie wystarczy kliknąć w dowolny przycisk Zobacz i przenosimy się na wybrane warsztaty. O, na przykład tutaj będziemy mieli możliwość posłuchać, jak pani Roxana Jędrzejewska-Wróbel opowiada o wilkach i wiedźmach. Rzecz dzieje się w lesie, tak jak sam temat by wskazywał.
Także bardzo serdecznie zapraszamy. To, co jest istotne jeszcze w tym programie dla dorosłych, on został poszerzony o 3 punkty. To znaczy pokazaliśmy uroczystość wręczenia nagrody Zwyrtała 2020. Jest to nagroda za najlepszy pomysł promujący czytanie. Oraz prezentujemy Państwu 2 prezentacje naszych laureatek. Pani Kinga Lanz zrealizowała projekt oparty na poezji Pawła Hulego, a pani Joanna Orzeszko dostała nagrodę specjalną za projekt zrealizowany zdalnie w okresie epidemii. Myślę, że te projekty również będą dla Państwa wielką inspiracją. Jednym słowem, proszę Państwa, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w ramach Rabka Festival 2020. Zapewniam, że jest to zajęcie nie tylko na 2 wakacyjne miesiące, ale praktycznie służyć Państwu może przez cały rok, inspirować i podpowiadać, co można wspaniałego zrobić z dziećmi, jeśli Państwo do tego jeszcze dołożą swoją własną kreatywność. A jeżeli zrodzą się Państwu fantastyczne projekty z tego, być może, to serdecznie zapraszamy, by wystartować w konkursie Nagroda Zwyrtała 2021, który pewnie ogłosimy wiosną, i znowu będziemy nagradzać tych, którzy coś fantastycznego zrobili z dziećmi i dla dzieci. Życzę Państwu owocnego, inspirującego, ciekawego oglądania naszych materiałów. Serdecznie do tego zachęcam. I zachęcam również do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, czy to mailowo, czy też na naszym profilu na Facebooku. Za wszystkie uwagi będziemy bardzo wdzięczni. Oglądajcie i życzymy wspaniałych wakacji.